Łódzka Caritas w tym roku zabiera dzieci do 4 ośrodków kolonijnych. Zabierzemy łącznie 430 dzieci, tradycyjnie już do Drzewocin, Kolumny, Rochny i Kołobrzegu, po to, żeby w 2-tygodniowych turnusach spędzić miło wakacyjny czas. Przygotowaliśmy dla dzieci w tym roku program pod hasłem Oto Polska, właśnie podróż z koziołkiem Matołkiem i koziołek, który za nami przebiega przez trawę, będzie głównym bohaterem tegorocznych wakacji. Koziołek przeprowadzi dzieci przez różne sytuacje, historie, miejsca w naszym kraju po to, żeby mogły poznać, jak piękny jest to kraj, po to, żeby mogły zobaczyć, że nasza ojczyzna jest dobrym, wspaniałym miejscem. A jak wiemy, miał przygód bardzo wiele, bardzo różnych, bardzo zabawnych, bardzo dziwnych i to wszystko dzieci będą mogły na tegorocznych wakacjach przeżyć. Koziołku Matołku, jak to jest po latach wrócić do dzieci? To bardzo fajne. Dzieciaki mnie lubią, pamiętają. Zapraszam dzieciaki do zwiedzania ze mną Polski, poznawania moich przygód. Zawsze jest tak, że kiedy dzieci spotykają kogoś niezwykłego, to sprawdzają, czy ten ktoś jest prawdziwy. Ja też sprawdzę. Au! No, prawdziwy. A tutaj? B! B. A jak to jest, bo Koziołek Matołek kiedyś podróżował do Chin, próbował nauczyć się alfabetu chińskiego. Ja naprawdę cały czas się zastanawiam, dlaczego ty, koziołku, uciekłeś stamtąd? Mogłeś zostać mandarynem. Dlaczego uciekłeś i wróciłeś do kraju? Bo ja kocham Polskę. Chiny są piękne, język chiński jest piękny, chociaż bardzo trudny, ale w Polsce jest fantastycznie. Czy nauczysz w czasie tych wakacji dzieci czegoś szczególnego? Samych szczególnych rzeczy. Przede wszystkim będziemy poznawali nasz kraj, legendy, historię Polski, piękne i ciekawe miejsca. I to wszystko opowiem przez pryzmat moich przygód.